No, siema. No. A co ty taki smutny siedzisz? A powiem ci, miewasz czasami takie sny, że no, są mega realistyczne, budzisz się i potem myślisz, że to się stało. I miałem sen, że dostałem klątwę, że rosłem normalnie, ale nie mogłem ćwiczyć. Każdy mój dzień musiał być nietreningowy. To nie dzisiaj. Dzisiaj na mamy plecy. Dawaj. Dawaj. Pierwszy tip, jak dojdziecie do rozmiarów Łukasza, możecie wieszać straczy z przodu. Ale to jeszcze chwila. Objętość treningowa mojej Łukasza zawsze jest niska. Robimy raczej dużą intensywność, małą objętość. Od dłuższego czasu trenowaliśmy takim sposobem. Okej. Okay. Dobra. Trzymam. Puszczam. Łukasz, może coś o benefitach właśnie treningu niskiej objętości, wysokiej intensywności. To trochę inaczej. Bo ja całe życie praktycznie trenowałem na niskiej objętości. Mm-hmm. Teraz no, już troszeczkę na wyższą przyszedłem. Wyższą, ale w porównaniu i tak do ciebie, tak. Znaczy w porównaniu do innych ludzi, i tak jest niska. Tak jest dość niska. Aczkolwiek no, jest to tak naprawdę najlepsze, najszybszy sposób, żeby zbudować mięśnie, bo na niższej objętości łatwiej jest nam po prostu progresować siłowo. A wiadomo, że większa siła, tylko w zakresie hipertroficznym, tak? Czyli siła wyzyskana z hipertrofii, ze wzrostu pogrubienia włókien mięśniowych, a nie z połączeń. Przekłada się na wzrost masy mięśniowej, szybszy wzrost masy mięśniowej. To jak to? Nie da się być słabszym i większym? Trzeba być chociaż troszkę silniejszym? No tak by się przydało być, jeżeli jest turystycznie, nie? Chociaż troszkę. Tak. Oczywiście używając mięśnia, tak? Tak, dokładnie, bo trening taki czysto siłowy to jest inna sprawa i faktycznie można być silniejszym, nie budując mięśni, czy nawet mając mniejszą masę mięśni. Ale wtedy nie zaliczamy tych zakresów, co powiedziałeś, tak? Tak, dokładnie. Troszkę wydłużonych, że tak to nazwę. Dokładnie, dokładnie. Jednak ten czas pod napięciem, pewna objętość treningowa, to wszystko musi się jednak zgadzać, tak? Ale też no, trening niskiej objętości na pewno nie jest dla osób początkujących. I początkujące osoby powinny bazować się raczej na treningu takiej, może nie wysokiej objętości, ale umiarkowanej objętości, żeby po prostu uczyć się techniki, tak? Samego ruchu i wiesz, upadek na początku, nie wiesz co to jest upadek. Tak, bo jeżeli mamy dwie serie robocze, powiedzmy, czy jedną serię roboczą na ćwiczenia, bo niektórzy i tak ćwiczą, no to i trenujemy powiedzmy raz w tygodniu daną grupę mięśniową, raz w tygodniu dany wzorzec ruchowy, no to nie będziemy w stanie się go dobrze nauczyć, nie? To już no tego dla zaawansowanych osób. Dlatego lepsze są właśnie na początku techniki, wiesz, czy FBW, czy góra-dół. Tak, dokładnie. Potem dopiero progresując push-pull. No ale jeżeli ktoś już ma jakieś tam zaawansowanie, no to push-pull będzie taką optymalną, bo można też połatać dziury, jeżeli jest fajnie ustawiony. Tak, dokładnie. No trening taki typowo oddzielony split to jest ten raczej dla już takich zaawansowanych osób, tak? Które potrzebują tej objętości takiej. Które już nie budują raczej masy mięśniowej, tylko skupiają się na detalach. Temu większość zawodowców trenuje splitem czystym, bro splitem, jak to się mówi, nie? Bo oni mają już całą masę. Nie skupiają na budowie masy mięśniowej, a właśnie młodzi ludzie
czy ogólnie rozpoczynający gdzieś tam przygodę siłownią, kopiuje to plany treningowe, nie? No bo myślą, że tak się najlepiej rośnie. Ale nie patrzą, co robili. Tak, jak prześledzić tak. Właśnie nawet właśnie szczególnie zawodników z lat 80. z tej topki 90., przepraszam, 90-2000, jak Kevin LeBron, Ronnie Coleman, w sobie wszyscy trenowali właśnie tą metodą push-pull. Lex. No Ronnie nawet robił tak. 3 treningi pod rząd, tak. Potem znowu 3 treningi pod rząd. 2 treningi tak. Tygodniowo, 2 treningi, 2 tygodnie trenowali, tak. Trenując grupy mięśniowo w tygodniu i na podstawowych ćwiczeniach, tak? Tak. Dopiero później przeszli na taki trening już typowo, choć Roni nie przeszedł do końca. Ale to był Roni, wiesz, Roni był jedyny w swoim rodzaju. Tak jest. Nie będzie drugiego Roniego. Dobra, no lecimy teraz. Roboczą pierwszą. Główną serię, tak. Dawaj. I mocno. Sam, jeszcze sam. Dawaj. I sam, moc. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, dawaj, hop, hop, sam, jeszcze jeden, hop, sam, okej, sam opuszczyłem. Trzymam. Dobra. Dlaczego zaczęliśmy od tego ćwiczenia? Po pierwsze dlatego, że nie mamy takich maszyn na siłowni u siebie, ale nie, fajnie jest zacząć właśnie od izolowanego ćwiczenia. Ja często zaczynam sobie, nie wiem jak Dawid, ale od ściągania na prostych rękach lub jakiejś właśnie wersji tego ściągania, często leży na ławce, tyłem do ławki. Może wam nawet kiedyś pokażemy na materiale, ale to fajnie rozgrzewa nasze najszersze i pomaga po prostu gdzieś tam wpompować tą krew, tak żeby lepiej przygotować później do dalszej części treningu. I jak zauważyliście pewnie, też stosujemy różne chwyty, bo Dawid łapał nachwytem, ja łapałem podchwytem. Czemu łapałem podchwytem? Temu, że mam tutaj prawdopodobnie osteofit, muszę jeszcze zrobić USG sobie w łokciu i przy łapaniu nachwytem on mnie bardziej boli, tak? Przy podchwycie tego tak nie odczuwam, stąd taka zmiana chwytu, ale też jest troszeczkę mocniejsze zaangażowanie najszerszych niż przy nachwycie. No i to tyle ode mnie. Nie wiem, czy Dawid coś chce dodać, czy tylko nie. Co do jeszcze rozgrzewki, jak zobaczycie ruch i długość, tak jak mówimy, co do całego przeniesienia. Jak przenosimy nad głowę, no to i rotator też nam troszeczkę od razu się rozgrzewa. A jednak wiele osób zapomina o tym bardzo, bardzo ważnej części, o tej bardzo ważnej części w naszym ciele, która bardzo często jest kontuzjowana niestety. Także, no mówię, my tego nie mamy na siłowni, ale zawsze kombinujemy sobie albo z kablami, albo po prostu, tak jak Łukasz mówi, można też coś zrobić z handlem, ale myślę, że z kablem jest trochę lepiej, bo to jest troszkę stałe napięcie i poza tym bezpiecznie, jeżeli o to chodzi, bo handel czasami, tak. Jak już robisz upadek i masz go nad głową, masz takie... Szczególnie właśnie, jak ktoś ma problem z łokciami, to handel dość mocno obciąża tutaj triceps, nie? Linka zdecydowanie mniej to obciąży. To tak jak rzucacie piłką lekarską. Tak. Coś takiego. Dobra. Tyle, że na prostych rękach, no. Dobra, przechodzimy, druga seria. W komentarzach widziałem, że chcieliście się dowiedzieć, ile Łukasz ma w łapie, więc oficjalnie tylko tu, tylko na kanale Muscle Power, tylko u Waldka, tylko u Waldka dowiecie się, ile właśnie ich jest. Lewą? Lewa większa? Lewa większa. Dobra, jedziemy równiutko tutaj, chwilę poprawimy, o, okej, okay. O, okej, tutaj mi zeszło. O, dobra. Macie prawie 60 polskich centymetrów. O. Hop. Także sądzę, że jedne z większych ramion, ja nie będę, tam 65 jest. No, także jak widzicie, pytaliście, chcieliście trening u Waldka. Jesteśmy. Chcieliście zobaczyć łapsko. Jest łapsko. Spełniamy wasze prośby. Jakbyście właśnie mieli jeszcze jakieś, zostawcie komentarz.
i my postaramy się ją spełnić. Bardzo fajna maszyna, bo te rączki są ruchome i tak naprawdę jakbyśmy chcieli, możemy tutaj bardziej na czworobocznym, możemy sobie na latcy bardziej pracować, na najszerszym. Także my się bardziej tutaj skupiamy, żeby blisko tułowia ciągnąć barki, mieć ściągnięte w dół i rozciągać łopatki, wypuszczać, tak jak Łukasz robi. Może być zaskoczenie, tak, bo każdą blaszkę dokładasz, każda jest bliżej tam. I ten ciężar, wiesz, niby 20 kg waży więcej. Bo ona nie idzie to maszyna. Tak, i, bo, tak im bardziej do przodu, tym bardziej na dół. Tak? Im więcej blaszek jest, tym wiesz, tym nawet nie ciężej temu, że więcej blaszek, tylko że... Wiesz. Ale to jest też plus, jeżeli ktoś robi, wiesz, najszersze, bo ściąga mu barki cały czas w dół. Tutaj cały czas każe dosłownie ta maszyna. Dokładnie, dokładnie. Dawaj. Liczysz może? Tak. Ile jest? 11. Dawaj, jeszcze jeden mocno. Zostaw sam. Nie pomogę. Jeszcze tylko rękę. Tak. Ja dopiero ci pomogę, jak dosłownie będziesz się trzymać. Ja to sobie jeszcze blaszkę dołożę. A ja akurat zmniejszę, bo bardziej tu, wiesz. No. Jak widzicie, troszeczkę imitujemy trening Doriana, bo on też na początku robił przenoszenie, potem jakąś wariację wiosłowania, siedząc w oparciu. No, potem zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej, jak będzie szło, ale naprawdę te maszyny są kozackie. A staramy się użyć tego, czego nie mamy na co dzień, żeby no zrobić po prostu coś ciekawszego niż takie typowe maszyny, wiesz. Tak jest, na wyjeździe zawsze się korzysta z fajnych jakichś. Szczególnie jeżeli nowych rzeczy. Do upadku, to i tak doprowadzasz. Tak, i tak robisz, działasz. Zawsze tak jak trzeba. Zszokować mięśni. Tak jest. A z tyłu przygotowuje się do Olimpii, swój trening robi. Ania. Lekko. Dawaj, to tylko zmęczenie mięśni. Dawaj jeszcze raz. No, ładnie. Już! O! O! Dawaj! Dawaj! Dawaj mu. Jeszcze dwa, dawaj, raz! Jeszcze jeden, nie pomagam, nic! Okej, sam. Okej. Sam. Jeszcze. Hop. Sam. Jeszcze jeden. I hop. Okej. Okay. Fajnie z góry się pomaga, nie? O te twoje rączki? No. To tutaj o te. Walek dorobił je. A tutaj coś fajnie, że można było ściąganie. Tak. Na maszynie do wyciskania. Tak. Tak. Na maszynie do wyciskania też dorobił takie. Dziesięć. Dawaj. 11. Raz. 12. Jeszcze sam. Jeszcze nie pomoże. Dawaj i sam. Okej, jeszcze jeden. I hop. Okej, wstajemy. 12.
13, dawaj. A na 10? 14. Procent zniżki kod Davik albo kod mocy. 15. Staj się. Dawaj. 17, dawaj. 18, dawaj. Okej. Nietypowy tipar. Bardzo ciężki. Tak, bardzo fajnie, bo można też tutaj ustawić, jak widzicie. Normalny tipar, tak. Nie macie za dużo opcji. To możecie sobie ustawić wężej, czyli bardziej bliżej ciała. Tu możecie bardziej na czworoboczny, tak? Także... Przede wszystkim dużo... najmniejsza opcja jest, że rączki są brakowe. Tak, rączki, tak jak mówisz, można nachwyt. Można tak, można podchwyt, kto jak lubi. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś problemy z nadgarstkami i tym podobne rzeczy. Tak. Jest 300 LBS, czy nie ma? Zanim Łukasz robi sobie teraz rozrywkową, to pokażę wam, tutaj jest hantelek. Nie będę go dźwigał, bo nie chcę się popisywać. 100 kg. Pewnie go widzieliście już na innych nagraniach, ale 100 kg hantel jest. Jakby ktoś chciał sobie poćwiczyć. Także no u Waldka jest wszystko, jak możecie zobaczyć. Tutaj nawet jest deska do wyciskania dla trójboistów do deski. Tutaj macie różne. Także tutaj też wiadome ciężarki różnego typu. Mamy Hammera. Naprawdę bardzo, bardzo fajna siłownia. Hammer na klatkę oczywiście. Tutaj jego plusem jest to, że na większości Hammerów, jak wiecie, trzeba się tak wciskać i tak dalej. Tutaj zobaczcie. Wyskakuje. I od razu mam hop, hop. I od razu. Mogę tu, nawet z moją mobilnością w barku, odkładam. Nie muszę rzucać. A tutaj zobaczcie, jakie przystojniaki. Jest Rafał, jest Damian, jest Waldek. A tutaj zobaczcie, jakie przystojniaki. Jest Rafał, jest Damian, jest Waldi i ten piękny, jak mi tam, Czechowicz, piękny. Piękny. Zobaczcie, tutaj na przykład można robić przysiady, przyczepić się tutaj, można zrobić, też możemy tutaj zrobić oczywiście na przykład wyprosty, prawda, możemy robić sobie kaptury, tutaj mamy ławeczkę do wyciskania, ale też możemy zrobić sztuksy, tutaj hammer kolejny, ale też bardziej działa tak jak taka rozpiętka, tutaj mamy maszynę do uginania na dwugłowę, tu do prostowania, tutaj typowa suwnica do wypychania. Także mówię, jest wszystko, dosłownie wszystko. A zobaczcie, tutaj nawet jest, jak ktoś naprawdę jest jeszcze chyba silniejszy, to taki przerośnięty hantelek do zmontowania. No i pasy, zobaczcie, Waldi też ma kolekcjonerskie takie z Gold's Gym'a. Także bardzo, bardzo fajne. A to jest ten czerwony, jest dorobiony właśnie do tej konstrukcji. Także mówię, naprawdę bardzo... Każdy, kto... Waldek zawsze wszystkich przyjmuje z... Oczywiście nie walczy, wiecie, tutaj kolejkami do Waldka, ale myślę, że jakbyście wcześniej napisali, poinformowali go, to na pewno by z wami z chęcią porozmawiał i zaprosił was na trening. Oczywiście maszyna, możemy tu zrobić tył barku, bok barku, tył barku, jak się wychylimy troszeczkę, nawet przód barku, jak staniemy sobie tutaj, więc... Okej, bierzemy się za serię roboczą. Zobaczcie, tutaj jak pomagacie, to zawsze na środek. Nie łapcie jakoś jedną ręką, albo łapcie tutaj za dwie, żeby było równo. No to lecimy. Okej. Dobra. Okej. Jeszcze jeden? Tak. Dobra. I ostatnia na maksa z wymuszony. Dobra, hop. I teraz już na maksa. Ile leci? I tu zrobimy tylko jedną serię roboczą, skoro taka duża objęta. To... Dawaj. Jeszcze, dawaj. Jeszcze sam, dawaj, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, dawaj. Hop. Okej, okej. Okej. No i patrzcie, badał te swoje organy i...
coś przebadał jakoś tak źle. No ale tak szczerze, to mam lepszego spotera. Po prostu sobie wynająłem i tyle. Wynająłem. Poprosiłem. A że się zgodziła? Widzicie, jestem spotted by Mrs. Olympia Competitor. Ale wszystko zaczynam angielskim. Teraz to muszę przynajmniej 6 ruchów. Dobra. Latasz trochę po świecie. Spotkałeś paru kulturystów, parunastu. Który był taki najsympatyczniejszy twoim zdaniem? Oprócz Czechowicza. Bardzo fajny James. No też, taki spoko. Bardzo, bardzo sympatyczny. Nie wygląda na takiego, ale jest miły, naprawdę. Nie wygląda? No nie wygląda. Fajnym gościem. A Cutler? Cutler bardzo wesoły, pogodny, dużo tam żeśmy robili zdjęć. Taki rozmowny, no biznesmen. No, biznesmen, to fakt. Umie zareklamować się wtedy, akurat reklamował swoje odżywki. A, to wtedy dopiero zaczynał BP i tak dalej, przechodził. Tak. No, a ten, teraz planujesz jakieś nowe maszyny tutaj? Tak, no wszyscy mnie proszą, żebym hip thrusty zrobił. Szczególnie chłopacy. Ale w końcu faceci też zaczęli stawiać. No, wielu trenerów rozpisuje. No tak, a ten zrobiłeś adduktora, czyli przywodzenie. Tak. No także widzicie, wszystko można tak naprawdę tutaj znaleźć. No, my chwilkę odpoczynku i lecimy dalej. Dzięki w ogóle, Waldek, za to, że nas ugościłeś. Okej, mieliśmy się nie popisywać, ale jednak się trochę popiszemy. Będzie seria, właściwie najpierw zrobimy sobie 49, troszeczkę się rozgrzejemy, a potem kulturalnie seteczką. Jak już jesteśmy, to szkoda nie spróbować. Kanał, to trzeba sobie zrobić. Jednak przekonał. Łatwo mnie podpuścić ostatnio, wiecie. No ale tak jak Łukasz mówi, jesteśmy tutaj naprawdę rzadko. Także warto wykorzystać jakieś nowości. No więc najpierw hantelek 49, troszkę krwi napompować, ruchu pokazać, jak dla mięśnia, że tak to nazwę, żeby nagle nie było szoku. I potem seteczka. Dobra, słuchajcie, czas najwyższy zrobić najsłabszą partię Łukasza, czyli idziemy robić biceps. O, cześć, kolejny. Ile was tu jest, dobroci? Dzień dobry.
już rozgrzani, to od razu zrobimy sobie serię roboczą. Bardzo fajne hantle, którymi bardzo fajnie się robi oginanie z supinacją. Nie chcę być na twoim nagraniu. On jest niemedialny. Pytanie do oglądających. Wolicie kotki czy psy? Jesteście bardziej zwolennikami właśnie psiaczków czy kotów? Wiem, związane z kulturystyką mega, ale nie zawsze musi być to wszystko związane z kulturystyką. Nieprawda. Dajcie znać. Nieprawda? Dlaczego? Daj mi mikrofon. Już się zbliżam do Łukasza, bo podważa moją tezę. Podważam tezę, ponieważ stwierdzam, będąc kiedyś właścicielem psa, obecnie będąc właścicielem kotów, że koty są idealnymi zwierzęciami dla kulturystów. Bo są leniwe i się nie ruszają? Są leniwe i się nie ruszają, ale mają rutynę. A no fajnie. Mój kot zawsze czeka, aż wstanę, pójdę do kibelka, zmierzę sobie cukier, zna moją rutynę idealnie. On dopiero zaczyna się kręcić i prosi o jedzenie. Tak samo z każdą inną porą dnia. Mają idealną rutynę jak kulturyści. A, Wilson ostatnio 5:30 słyszę cyk. Myślę, no dobrze, pewnie, wiesz, broni chaty jakiś złodziej, muchę ganią. Coś powiem na temat jeszcze treningu. Pewnie zauważyliście, że gdzieś tam z Dawidem, to powiedziałem do Dawida, że zrobimy może serię z dropsetem. Tu Dawid zrobił serię przedłużoną, gdzieś tam z rest pauzem. I to takie decyzje, które się podejmuje już, że tak powiem, w trakcie treningu. Tak? Jak jesteście szczególnie już doświadczeni, trenujecie dużo lat, to czasem czujecie, że to, co macie na przykład zapisane w planie, będzie za mało, czy za dużo danego dnia. Czy możecie właśnie zrobić więcej, mniej, o takich decyzjach, takie decyzje raczej podejmujecie już w środku treningu, aczkolwiek nie zalecam tego osobom gdzieś tam, szczególnie początkującym, nawet nie średnio zaawansowanym. I też czego nie zalecam właśnie, to jest ważne, technik właśnie takich intensyfikujących, typu jakieś dropsety, typu rest pauzy, serie przedłużone w pierwszym ćwiczeniu na grupę mięśniową. A dlaczego? Dlatego, że po prostu to są na tyle intensywne techniki, że na tyle mocno wyeksploatujemy mięsień, że tak naprawdę dalsze ćwiczenia, które będziemy później wykonywać, nie będą na tyle efektywne, bo nasz mięsień będzie tak mocno zmęczony, że to będzie tak naprawdę tylko dodawanie dodatkowej objętości, która wydłuży nasz czas regeneracji, a nie przełoży się na wzrost, ponieważ bodziec, obciążenie będzie już zbyt małe, ponieważ nasz mięsień będzie zbyt mocno zmęczony na samym początku tymi technikami intensyfikującymi. Także jeżeli stosujecie takie techniki, to raczej stosujcie je w drugiej połowie treningu czy na sam koniec treningu niż na początku. Tak? Na pewno no na samym początku, tylko środek lub najlepiej na koniec. Taka mała rada. Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, oddaj głos do studia. Oddaję go do studia. Oddaję go do studia. Za nami intensywny trening pleców i bicepsów. Dzisiaj bez tyłu barku, bo obaj trenowaliśmy je na poprzedniej sesji. Łukasz robi barki oddzielnie, chyba robisz sobie z łapą. Akurat robię tył barku, to dwa razy w tygodniu robię. No ja tak samo w sumie, no, wczoraj raz robię po plecach i raz z pushem sobie też dorzucam. Ja przy pushu, znaczy raz robię barki z ramionami, raz robię klatkę z barkami też, i barki też tak dwa razy w tygodniu bardziej. Smyram je na drugim po nogach, treningu, tak. Bo po nogach wtedy mówisz... Tak, po nogach mam lżejszy trening taki właśnie. Zawsze warto ten trzun odciążyć, a jednak ćwiczyć się chce, więc jakieś lżejsze tak naprawdę ćwiczenia i lżejsze partie można troszeczkę, szczególnie że góra jak dół to też ma małe. Jeżeli byście troszeczkę poczytali,
regeneracyjne możliwości, gdy dopompowujemy tą krew. Także dzięki, że jesteście z nami. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. I mam nadzieję, że widzimy się z wami już niebawem, a planujemy naprawdę, naprawdę sporo nowości i fajnych materiałów. Także pamiętajcie też o kodach rabatowych. Model? Tak. Naser 10. Naser 10% na wszystkie suplementy, które znajdują się na sklepie musclepower.pl i Davik tak samo. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiamy, do następnego razu.